Siema, z tej strony Jerry, witam Cię w trzecim już odcinku z naszej serii Minecraft 1.18. Nasz świat jest przepiękny i napisaliście mi, że chcecie zobaczyć, jaki to jest seed. Dlatego też, moi drodzy, seed do tej mapy jest w opisie pod tym filmem. Jeżeli chcesz, to sobie zajrzyj tam, zostaw łapkę w górę. Ostatnio udało nam się wbić ponad 2000 łapek w górę w niecałą dobę, więc jest naprawdę kozacko. Bardzo się cieszę, jeżeli będzie tutaj 2000 łapek, to lecimy z kolejnym odcinkiem z tej serii. A dzisiaj będę chciał zrobić kilka rzeczy, które usprawnią mi tutaj życie. Zacznijmy budowę domku, który będzie tutaj, oraz pokażę Wam kilka fajnych planów, które mam co do tego świata oraz wejdziemy do dziwnej jaskini, którą odkryłem za moim domkiem. Jeszcze tam nie wchodziłem, nie jest tam co czeka. Możliwe, że tam nie ma nic, a możliwe, że będzie coś epickiego. Przekonajmy się. A i dużo osób napisało, byśmy górę, która jest epicką górą za naszym domkiem, przerobili na twarz Doknesa. Niestety, moi drodzy, to się nie stanie, ale stanie się coś innego, co zaraz Wam powiem. Ale najpierw muszę jakoś tutaj coś stworzyć, ponieważ głównym powodem, dlaczego chcę się przenieść z tamtej groty, gdzie póki co tam mieszkam, że się przede wszystkim ciężko jest tam wchodzić, to jest A, a B, ciężko tam będzie wejść z naszymi pieskami. Boję się, że jeżeli tam wejdę z nimi, dlatego ja tu teraz zatrzymałem, to po prostu coś stanie się złego, bo tutaj, może pamiętasz, może nie wiem, czy każdy oglądał pierwszy odcinek, ale jest tutaj sypki śnieg. A sypki śnieg potrafi być zabójczy. Dlatego też oszczędzę cierpienia pieskom, sam mogę wejść, bo mam skórzane buty, które już mi się w sumie kończą, więc już niedługo nie będę nawet ja mógł wchodzić na tą górę, więc trzeba po prostu stamtąd zmykać, ale zanim sobie pójdziemy raz na zawsze z tamtej jaskini, znaczy nie wiem, czy na zawsze, może tam coś będzie kiedyś, ale no, na pewno nie będzie tam nasza główna baza, no bo hej, jakby nie chcę wchodzić do mojej bazy w ten sposób jak teraz. Co jest naprawdę uciążliwe, okej, i bardzo niebezpieczne. Ale najpierw chcę zeksplorować, co jest tutaj, ponieważ tak, coś tutaj jest, nie wiem, co? Czy to będzie szło gdzieś dalej, czy znajdziemy jakieś spawnery może? Bardzo chciałbym znaleźć spawner, albo jakieś ukryte kopalnie opuszczone, ponieważ mam jedną rzecz, którą bardzo chcę przetestować, ale niestety nic nie udało mi się znaleźć, w sumie nie chodziłem jeszcze po kopalniach za dużo, więc okej, jak znajdę, to Wam pokażę, naprawdę fajny trik. Ale najpierw zobaczmy, co jest tu w środku, jest szkielet, więc jest trochę niebezpiecznie. Czy ja mam, ja pochodnie nie mam, ja idę eksplorować jakieś ze skinie, tak? Włączyłem sobie rozjaśnienie ekranu, tak żeby wszyscy mogli widzieć na YouTubie, co się dzieje na ekranie, ale niestety czasami zapominam przez to, że muszę jednak mieć pochodnie przy sobie i trzeba wszystko oświetlać. Dlatego też ja przygotowałem się teraz w pochodnie i idziemy. I tego szkieleta się nie... O, szkielet zabije zombiaka, ale nie, to nie wypadnie płyta, nie? Jakby płyta wypada, jak zabije szkielet creepera, więc jakby bez podjarki z mojej strony, tak? Bo jakby nic nie stanie, prawda? O Jezu, to zombiak zabił! O nie, teraz tam troszkę będą się bić. Okej, dobra, lipa, nieważne, dobra. Nie, może oni sami się zabiją? Jakby zobaczmy. Czy one się zabiją nawzajem? Jakby to nie może zadziałać, ale jakby one ułatwiają mi robotę. Dobra, dobiję już. Jak nie chcę to patrzeć, to jest żałosne. Gincie! Szkielety śmierdzące. Dobra, teraz tym jeszcze został dziadek. I chyba wszystkie mamy potwory załatwione. Tak? Nie, kolejny. I tu jest wyjście! Yo, mamy wyjście z góry, z drugiej strony góry. No to naprawdę fajne. Nie wiem, czy od tej strony w ogóle wychodziłem na świat. Zobaczmy, co tutaj jest. Przepraszam. O! Ej! To jest wioska, w której byliśmy w poprzednim odcinku. Chyba. Nie, tam jest jakieś siano. A ja siano zbierałem, więc czyżby to była jeszcze inna wioska? Tam mamy kurczakęsy. Fajnie. Weźmy jajko. Jajko kurczaków się przyda, tak byśmy mogli zacząć już niedługo robić farmy zwierząt. No bo farmy zwierząt są dużo bardziej wydajne niż na przykład farma. No nie wiem, czy pamiętacie, ja mam chyba farmę kilku ziemniaków. To jest moja farma cała, więc trochę lipa. Przepraszam, czy są jakieś. Jest jajko. Okej, jedno jajko mi się pewnie bardzo nie przyda, a. Ale jest to pierwszy krok do naszej przyszłej, niesamowitej farmy. I by tam chyba nie było. Okej. Całkiem epicki kanion. Tutaj też coś powinno powstać. Zdecydowanie tutaj coś musi powstać. I bardzo dużo pszczółek. Serio. Wszystkie łąki dookoła naszych gór są zamieszkałe przede wszystkim przez pszczoły, mam wrażenie. Ponieważ już to jest kolejna kolonia pszczół, którą napotykam na mojej drodze. O, a tam jest dżungla. Dżunglę już widziałem. I do dżungli w sumie chciałbym się chyba dzisiaj wybrać. Ponieważ nie wiem, może tam będzie jakaś, wiecie, świątynia opuszczona albo... Papugi, czy ja mam? Tak, chciałbym mieć papugę. Bardzo chciałbym mieć papugę. I gdyby była jakaś papuga, to ja bym ją chętnie przygarnął, ale zobaczmy dalej, co kryje ten cave. Czy mamy się ciągnąć dalej? Nope, to jest koniec. Ale jeszcze była jedna noga i ją też bardzo bym chciał sprawdzić, więc zawrócimy sobie i tu tutaj jest, tam jest wyjście na lewo do naszej bazy obecnej, ale już dzisiaj będziemy mieli nowy domek, ponieważ, jak mówię, nie chcę przeprowadzać tu piesków, bo to może się zakończyć źle. A tutaj też ślepy zołek. Okej, więc nie jest tak, że gramy cave system. Jest trochę żelaza teraz nie potrzebuję, ale jeszcze tu wrócę spokojnie i w sumie spadam stąd. Bo naprawdę wchodzenie po tej górze jest stresujące. Zwłaszcza, że już... Ej, czy te buty się psują na sypkim śniegu? Czy coś? Bo one serio się bardzo szybko psują. Ja wiem, że to jest skórzana zbroja i ona jest najmniej wytrzymała ze wszystkich zbrojek w Minecrafcie, ale naprawdę to szybko poszło. Dosłownie w półtorej odcinka? Nie wiem. Okej, nieważne. Zaraz będziemy mieli nowe pewnie buty skórzane, bo mamy skóry 4 idealnie. Okej, zbiorę pszenicę, tak żeby mieć
nasionka i w sumie kompletnie nie planowałem, żeby być w tej dżungli, a naprawdę bym bardzo chciał, bo tam mogą być jakieś rzeczy, które zdecydują o tym, że ten domek będzie wyglądać zupełnie inaczej, więc nie chcę zaczynać, póki tam się nie udamy. Znaczy, okej, chcę zacząć, zrobimy, słuchajcie, taki mały szkic, taki szkielet domku, zrobię może sobie jakieś cegły, te cienne cegły Deep Slate'u, one są bardzo ładne, dobrze robię? Tak, one są bardzo fajne, podobają mi się i na przykład zrobimy z nich sobie taką może podłogę, mamy na szczęście łopatę i zaraz zrobię też sobie siekierkę. Diamentową siekierę, bo w ostatnim odcinku, jeżeli nie widziałeś, to bardzo polecam, ponieważ były naprawdę epickie jaskinie zwiedzane, naprawdę. Ale udało się znaleźć przede wszystkim diamenty, więc z tych diamentów zaraz zrobimy sobie siekierę. Niestety więcej nic nie kombinuję, bo mam ich tylko 5, ale okej, od czego się zaczyna, prawda? Zróbmy może, dobra, wszystko po kolei. Jako, że jestem biedny i nie chcę mi się iść do... Znaczy, bardzo lubię te nowe minecraftowe cave'y, ale nie chcę tam schodzić, bo coś czuję, że zginę. Więc póki co zrobimy sobie z półpłytek, żeby nie musieć iść tak szybko na dół, ale pójdziemy niebawem pewnie, może na jakimś live'ie, bo właśnie, czy chcielibyście oglądać live'y, czyli transmisję na żywo z tej serii? Napisz w komentarzu teraz, czy chciałeś oglądać live'y, czy woli, żeby ta seria była tylko w postaci odcinków? Jak mówię, ja tę serię robię z wami, więc chcę, żebyśmy takie rzeczy uwzględniali. Napisz teraz komentarz, czy chcesz live'y, czy chcesz, żeby wszystko było na odcinkach. Ja osobiście uważam, że live'y by były fajne, zwłaszcza do robienia takich rzeczy jak na przykład przerabianie tej góry. I dobra, muszę zaraz tam się udać, żeby wam pokazać, o co chodzi, jaki jest projekt, ponieważ to jest, nie jest mój projekt, to jest pomysł jednej osoby z komentarzy za tego odcinka. Nie jednej osoby, chyba było kilka komentarzy, ale mam jeden komentarz zapisany, bo naprawdę pojawiła się bardzo fajna propozycja, co możemy zrobić w górze, czyli pomnik. Jeżeli już się domyślasz, czy to będzie pomnik, to nie będzie Dognes, już mówię, to nie będzie Dognes. To napisz w komentarzu, jak myślisz, co to będzie, ale zaczęliśmy się rację, a ja tutaj dokończę teraz planować domek. Dobra, już jest ci miło i nie jest to może nic imponującego, a ja łóżko zostawiam oczywiście na górze, no super, więc chyba zrobimy sobie ostatnią noc na górę, udamy się i już postawię potem łóżko i będzie cacy. Dobranoc i zbierzmy się na wyprawę do, to mogę odstawić, do dżungli, totalnie trzeba tam się udać, tam mogą być pandy, tam mogą być bambusy, bambusy na pewno będą, z tym tylko nadzieję. I też z bambusów można zrobić bardzo fajny most, ostatnio pokazywałem wam w serii TikToków, w sensie lifehacków z TikToka i właśnie dużo takich fajnych lifehacków chciałbym wykorzystywać w tej serii. Dlatego też, jeżeli masz TikToka i oglądasz jakieś TikToki minecraftowe i jeżeli wyświetli ci coś fajnego na TikToku, co uważasz, że powinniśmy zbudować tej serii, ponieważ TikTok jest wypełniony fajnymi pomysłami na budowlę, dekoracje, mechanizmy, to oznacz mnie. A tak się nazywa. Karol Kuterere, to jestem ja na TikToku. Oznacz mnie, zaobserwuj swoją drogą i bardzo chętnie zobaczę, co mi tam wy wysyłacie, co chcielibyście zobaczyć w tej serii. Ponieważ chciałbym bardzo, żeby ten świat był wypełniony właśnie takimi jakimiś ciekawymi pomysłami. O nie, tutaj jest stray. Dobra, wstrętna jesteś, stray. I nie palisz się. Czemu się nie palą? One się nie palą w dzień? One są niebezpieczne. A może dlatego, że jest w śniegu sypkim? Okej, od teraz to mi się psuje, już muszę zrobić koniecznie teraz nowe buty. Te wywalam, bo to jest zabójstwo nosić te buty. Ale od teraz te streje są jeszcze bardziej niebezpieczne, ponieważ nie palą się przez ten sypki śnieg. Bo tak to zrozumiałem, bo wydaje mi się, że normalnie... Ten się nie palą, on tam ma wodę, okej. O Boże. Szkielety się nie palą w Minecraft 18, co jest grane, jakby o tym nie mówili. Okej, zakładam buty, jestem bezpieczny, jest git, zabiję tego szkieletorsa i tutaj zawróciłem, bo tak sobie przypomniałem, że hej, jakby te pieski może nie chcą być tutaj, może lepiej jednak będzie im już w naszym, no domem tego nie nazwę, w tych fundamentach, okej, tutaj będą drzwi, na przykład, jeszcze to przekminimy, leż piesku, dobra, może być wśród kwiatków, też będzie miło. I wydaje mi się, że właśnie te materiały będą fajnie wpasowywały się w ten klimat ciemniejszych drzew i śniegu. Ta ciemna cegła jest mega stylowa i w sumie to jest ta sama paleta barw, z której korzystałem na Minecraft Ferajna 1.17. Nie gadajmy o Ferajnie 1.17, została zawieszona, ale w sumie fajnie było. Ale dobra, nieważne, nie gadajmy o tym teraz. Udajmy się do dżungli. Mam nadzieję, że dobrze idę. Takie mam wrażenie, że to w tamtą stronę. Aha, to jest tam. Kawałeczek stąd. O, ale schodzenie po tych górach nie jest aż takie tragiczne. Można sobie zbiec. I są świnki, siema. Siekiera mi się kończy. Miałem zrobić diamentową i w sumie zrobię to nawet w tym momencie, tak żeby mieć już, po prostu nie chodzi o diamentową siekierę, po prostu chcę mieć siekierę, która nie zepsuje mi się zaraz. I koks, siekiera zrobiona. Dobra, nareszcie jesteśmy hardkorami i musimy się bać żadnych potworów. Ale takich kanionów to powinniśmy się bać. O, kakao. O tym mówiłem. Już mamy jakieś dobre, przydatne rzeczy. Jak będę potrzebować obrązowić łóżko, to wiem czym. Ale fajnie, że jest ta dżungla. Oj, są bambusy. Mi bardzo zależy na bambusach. Ja bardzo lubię bambusy w Minecraft. Potrzebuję tego bambusa. On będzie doskonałym zabezpieczeniem przed jakimiś zombiakami. Bo właśnie mobki przecież nie potrafią przechodzić przez bambusy, a gracze mogą jak najbardziej, a są one ciekawe. I z tego, co widziałem, jest jedna nowa ukryta funkcja bambusów. Tak, moi drodzy. Ciekawe, ile osób wie, o co mi chodzi. Zaraz wam pokażę, co teraz będą robić z bambusami. To jest taki mały detal, ale naprawdę przydatna rzecz.
Tam też jest jakoś epicko. O mój Boże, jakby ja myślałam... To jest kolejna dżungla. O, jest dżungla za dżunglą. Całkiem epicko. W ogóle, cały ten świat jest jakiś niesamowity. Jakby nie wiem, czy to jest ten seed, czy serio? Minecraft 1.18 wygląda aż tak dobrze. Chyba to jest to po prostu. Ale po prostu świetnie się to eksploruje. My potrzebujemy konia. Zdecydowanie potrzebujemy konia. A wypadam, gdzie są konie, tylko nie mam siodła, a siodło jest niepotrzebne i tak do zrobienia pewne jednej ciekawej rzeczy, jak już wspominałem. Dlatego właśnie będę musiał wybrać się poszukać spawnerów. A z takim konikiem będziemy mogli sobie eksplorować świat dowoli i szybciutko. A tutaj mamy melony. Okej, też zbieramy. Zbierzmy wszystkie rzeczy z dżungli, które nam się mogą przydać prędzej lub później. Weźmy brązowy barwnik i przy okazji zabrałem trochę dżunglowego drzewa. W sensie ono jest brzydkie, nikt nie używa dżunglowego, a czy nawet ktoś może używać gdzieś na świecie dżunglowego drzewa i w jakiejś konkretnej sytuacji, może na sawannie albo w dżungli, może wyglądać fajnie, ale raczej my z niego nie będziemy budować. Dużo krówek. Chwila. My nie nazwaliśmy psów. Okej, mamy dwa psy. W sensie, ja mam już trzeciego, jak już powiem ostatnio, lajkę, która jest akurat na innym piętrze, ale mamy dwa pieski w Minecrafcie. I pod ostatnim odcinkiem ja właśnie poprosiłem o to, żebyśmy razem jakoś nazwali, więc jeżeli masz pomysł na dwa niesamowite imiona dla piesków, to napisz w komentarzu. I jak ktoś to nie jest mój piesek lajka, to jest Monalisek. Jak ktoś nie pamięta, to sklep jest w opisie i cały czas można kupić takie piękne bluzy z Monaliskiem. Polecam bardzo serdecznie. Kupujcie koszulki. Link w opisie. Czy mnie oczy nie mylą, czy przy naszej dżungli jest i kolejna wioska. Może tu będzie kowal. To by mi się przydało. Dobre diamenty, byśmy mogli zrobić sobie jeszcze kilo. Fajnie by było, ale najpierw hello. Chleby, dobra, spoko. Kolejny emerald. Naprawdę dużo emeraldów mamy w tej serii. Mamy dużo więcej emeraldów niż, może nie więcej niż żelaza, ale i tak ich jest sporo. Coś czuję, że będzie się kończyć dzień, więc chyba zawracamy, a ja wezmę łóżeczko na drogę powrotną, tak żeby się kimnąć. I wychodzi na to, że widzimy się na Hawirce. Więc pytałem ostatnio o tą budowę twarzy. No nie w ścianie góry epickiej. Wydaje mi się, że zrobimy to jednak tutaj, w obrębie naszej Hawirki, w sensie jakby domu, no nie, tu jest domek, będzie widoczek, wszystko będzie fajnie. I zobaczcie, ta twarz, to nie będzie ten Dokness, nie. Część z was spadła na świetny pomysł, w tym przypadku Karol BT, i napisał, że tam musi być twarz Yeti Kotleti. Tak, słuchajcie, zrobimy wielki posąg, twarz wbudowaną w górę Yeti Kotleti. Myślę, że zrobimy to z miedzi i z drewna? Nie wiem, musimy to przekminić jeszcze, jak może wyglądać ta twarz, ale jak mówię, to jest seed tej mapy. Róbcie swoje wersje tych pomników i mi wysyłajcie, zobaczmy, jak to może fajnie wyglądać. Ja chętnie połączę wasze pomysły w jakiś jeden ultimate, najlepszy możliwy plan i będzie to wyglądało niesamowicie. Ja już to widzę naprawdę, to będzie świetne. Więc zapraszam bardzo serdecznie na grupę na Facebooku, link w opisie, oraz na Discorda, link w opisie. Tam możemy właśnie wymieniać się takimi pomysłami fajnymi. A ja tutaj lekko to muszę rozbudować, bo wydaje mi się, że to nas nie zabezpieczy wystarczająco przed intruzami. Zasadzę pierwsze bamboliny. Czy ja mam jakąś skórę owczą? Nie mam. Ale mam coś takiego, jak snopy siana. I wiecie co, żeby pieski miały miękko, to po prostu zrobimy im, wiem, że jednak dla kur, kury mieszkają na jakiejś pszenicy, na sianie. Dobra, będzie to wygodniejsze niż brak dywaniku. Na takich zimnych cegłach pieski nie powinny żyć. Więc suń tyłek, piesku. Napiszcie mi w komentarzu, proszę was, jakieś imiona. Ja czytam komentarze i chcę zobaczyć, jakie macie pomysły. No, one się na nie patrzą. Ja ich nie rozróżniam. To jest problem. Więc zróbmy tak, żeby jeden piesek miał, okej, a mam brązową. Mam brązowy barwnik, okej. Jeden piesek ma brązową obrożę, a drugi ma czerwoną. I tak będziemy je rozróżniać. Więc wiemy, jest brązowy, czerwony, a jak się nazywają? Nie wiem, to jest dobre pytanie, napisz mi w komentarzu. Ale wydaje mi się, że opłacałoby nam się wykonać te trzy skrzynki tak na jakieś itemki, żeby pochować, mieć w razie co, gdzie składować rzeczy. No i drzwi wypadałoby zrobić oczywiście, więc pyk i to jest zły surowiec, ale mamy działające drzwi. Tak, nie mamy ścian, mamy drzwi, od czegoś trzeba zacząć, prawda? Nie, mam też niestety szkła, co jest trochę przypałowe. Wiecie co mam? Mam dżunglowe deski. Zawaham się ich użyć. Ja wiem, że to będzie wyglądało fatalnie. Ja wiem. Ale naprawdę bardzo nie chcę już iść spać tam na górze. I zanim ja pójdę, zanim ja zdążę pójść po te wszystkie szklane rzeczy, po jakiś dach, po prostu chciałbym mieć już tutaj spokój. Okej, i skończyły mi się i tak płotki. Ej, nie wygląda tak źle. To drewno z tym całkiem fajnie współgra. To ma nawet sens. Nie mogę powiedzieć, że mi się to jakoś podoba, nie, ale działa. Dobra, wiecie co? Ja tutaj będę rozkminiać jeszcze ten domek. Myślę, że będzie mógł naprawdę fajnie wyglądać. Spoko, że pójdziemy do dżungli. Fajnie, że nareszcie nie muszę wchodzić tam, żeby iść spać. I jak dobrze, że udało nam się znaleźć chwilę, by zasadzić pierwszego ziemniaka. Pozdrawiam bardzo serdecznie, widzimy się już wkrótce, za łapkę w górę i subskrybuj ten kanał, a teraz na ekranie masz inne odcinki z tej serii. Kliknij i obejrzyj, jak jeszcze których nie widziałeś. Do zobaczenia już wkrótce. Elu!